Jest z nami pan Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie. Nic nie pomyliłem. Państwa. Dzień dobry. I dyrektor Szkoły Podstawowej w Przodkowie, pan Jerzy Soliwoda. Dzień dobry panowie. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, ponieważ województwo pomorskie, a raczej młodzież, ma spore osiągnięcia w dziedzinie edukacji, ale także i sportu. Powiedzmy może najpierw o takim projekcie oświatowym, który sprawia, że ta młodzież może być jeszcze bardziej zdolna. Zdolni z Pomorza, tak ten projekt się nazywa. Co w ramach niego? To są duże pieniądze. Drodzy panowie, może pan Dariusz najpierw. Tak, to różne zajęcia, które mają poprawić jakość nauki i przede wszystkim tą inteligencję odbudować, którą wielowiekowo żeśmy utracili. I młodzież garnie się, była na obozach, naprawdę nie mamy żadnego problemu do tego projektu i szkoły i wszyscy są bardzo zadowoleni, efekty są bardzo duże. Zdolni z Pomorza to ponad 27 milionów złotych. Skąd te pieniądze? Więc to są pieniądze z Unii Europejskiej i pieniądze pana marszałka, czyli Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest to największy program, oprócz także tego programu dostosowanie do rynku pracy, czyli szkół zawodowych. I myślę, że najbardziej udany w Polsce program. Wspomniał pan o obozach. Jednym z takich obozów był obóz dla 120-osobowej grupy, który odbył się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku. Tak, powiedzmy, miałem coś okazję o tym wydarzeniu. Być tam i widziałem to zadowolenie tych uczniów, bo jednak wyrwanie się z tego codziennego szkolnego żywiołu, tej nauki, innych obowiązków, mogli się poświęcić typowo temu projektowi i rzeczywiście nauczyciele bardzo oddani w tym, ten obóz naprawdę przyniósł efekty bardziej oczekiwane, jakich się spodziewaliśmy. Panie dyrektorze, teraz zwracam się do pana Jerzego Soliwoda. Dlaczego kształcenie młodych także w dziedzinie sportu, inwestowanie w młodych jest tak ważne? Myślę, każda inicjatywa, która pozwoli odciągnąć młodzież od komputera. Myślę, te komputery nie są takie złe, nie przesadzajmy. Myślę, że tak, ale więcej ruchu, wiadomo, młodzież ma coraz mniej ruchu, coraz mniej chęci. Wszystkie takie inicjatywy, które pozwolą im na ruch, na sport, na spełnienie, myślę, że to są dobre wszystkie te pomysły. A jak to wygląda w Przodkowie? Młodzież jest aktywna? Chce uczestniczyć młodzież jest w tych aktywna, przedsięwzięciach? Dzięki staraniom samorządu powstały piękne obiekty sportowe. Te obiekty trzeba wypełnić właśnie tą młodzieżą i tymi zajęciami młodzież się garnie. W tamtym roku były dwie sekcje szkolnego koła sportowego w tym roku i dodatkowo dostaliśmy pozwolenie na otwarcie następnej sekcji, także jest trzy. Myślę, że młodzież chętna rozwija swoje zainteresowania sportowe. Także dziękuję. Pan dyrektor mówi tutaj o rządowym programie Szkolny Klub Sportowy, w którym uczestniczymy drugi rok. W zeszłym roku bardzo mocno nam udało się wprowadzić prawie 900 grup, w tym roku ponad 1000. Jesteśmy swoistym liderem w Polsce, byliśmy na konferencji wyróżniani, za to otrzymaliśmy dodatkowe możliwości kolejnych grup, trzecią grupę w każdej szkole i korzystamy. Naprawdę osoby, które na początku pracowały jako wolontariat, stworzyły SRS, czyli system rejestracji szkół internetowy. Robimy to bardzo dynamicznie, po kontrolach Instytutu Sportu zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni i właściwie nie mamy z tym żadnego problemu. Chcę powiedzieć, że wszyscy pracujemy jako wolontariat i dlatego musimy bardzo skrupulatnie sprawdzać, bo odpowiadamy normalnie tak, jakbyśmy za to otrzymywali pieniądze. Natomiast nauczyciele WF otrzymują 32 zł netto, 40 brutto, wypełniają elektronicznie dziennik, my to sprawdzamy, jeździmy na wizytację. Na razie przez te dwa lata nie mieliśmy sytuacji niepokojącej i właściwie to się cały czas rozwija. Czyli to, co pan dyrektor powiedział,
wybudowane hale, wybudowane pływanie, wybudowane boiska, orliki. To wszystko się napełniło i dzisiaj tętni życiem i o to nam chodziło. No właśnie, wróćmy jeszcze do tej konferencji. Ona odbyła się w pierwszej połowie września. Tam gościem między innymi był premier Mateusz Morawiecki. Za co dokładnie pochwalono województwo pomorskie? Za aktywność, za wydatkowanie pieniędzy, za to, co się dzieje, za to, co udało się zrobić? Czy za osiągnięcia młodzieży? Wokół Szkolnego Klubu Sportowego to jest pierw powoływanie tych grup, potem te grupy działają, to rodzice muszą wyrazić zgodę, dyrektor szkoły, nauczyciele, potem integrować środowisko samorządowców, także sponsorów, brać udział w różnych konkursach, nagrywają najciekawsze zajęcia, biorą udział w konferencjach i my byliśmy najaktywniejsi, we wszystkim braliśmy udział, ale także Instytut Sportu jeździ i przyjeżdża do Gdańska kilka pań, które wybierają się anonimowo na te zajęcia, przyjeżdżają nie informując o tym i właściwie nie mieliśmy żadnej wtopy. Te zajęcia się zawsze odbywają terminowo i z tego jesteśmy dumni i zostaliśmy pochwaleni, że u nas nie było żadnej wtopy. W związku z tym też tych pieniędzy na te tworzenie tych grup dostaliśmy w tym roku jeszcze więcej od września. Przejdźmy jeszcze na moment do SKS-ów. To jest bardzo mocna strona województwa pomorskiego. Coraz więcej szkół w Pomorskim przystępuje do tego programu Szkolny Klub Sportowy. W tej chwili wszystkie szkoły w województwie pomorskim. Uczniowie w tysiącach liczeni. Tak. Ponad 20 tysięcy w tej chwili dzieci codziennie ćwiczy i chcę powiedzieć, że gdyby nie samorządowcy, gdyby nie nauczyciele WF-u, gdyby nie nauczyciele, dyrektorzy szkół, ich rodzice tych dzieci i ta aktywność także pana marszałka, pan marszałek na początku dołożył do tego programu, nie patrząc, że to rządowe, sejmik województwa widział w tym bardzo dużą wagę napełnienia tych boisk, tej aktywności szerokiej, w tym zdrowia, prozdrowia poprzez to aktywność. Pani kurator się zainteresowała. Musi być współpraca i ta współpraca musi być szeroka. Ja ją podkreślam i też jako radny staram się być ponad tymi podziałami, a szczególnie w tej sferze, której najczęściej działam, czyli edukacji dotyczącej dzieci. Nie może być polityka, a musi być współpraca. I ta współpraca jest. I Sejmik Województwa Pomorskiego, czy rząd, nie widziałem tutaj żadnych takich sytuacji, żeby polityka wchodziła, tylko jest dobro dziecka. Pan jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Sportu i Kultury i Sportu oraz trener drużyny UKS PCM Kościerzyna może chyba powiedzieć najbardziej, jak ważny sport jest w życiu młodych ludzi. No ja mogę powiedzieć, jak to ciężko jest na wsiach. Może nie zachęcić dzieci, ale coś zdobyć. I ja od dziecka prowadziłem dziewczyny w Grabowie, potem w Kościerzynie, w Polaszka, w Nowej Karczmie, w samym Kościerzynie i od młodziczki do seniorki, od juniorki do drugiej ligi, pierwszej ligi. 3 lata z powodzeniem gramy w Superlidze. Robimy duży marketing dla Kociewia i dla Kaszub. Myślę, że dla Pomorza. Lokalni przedsiębiorcy się na to składają. Jest też duży przedsiębiorca Unibud, pan Eryk Klak, który nam pomaga. Samorządowcy też się integrujemy i te dziewczyny naprawdę za dojazdy grają. I w zeszłym roku 9. miejsce. Jest to na całą Polskę fajny marketing dla naszego terenu, dla Pomorza, dla Kociewia i dla Kaszub. Przenieśmy się na moment jeszcze do Przodkowa. Jak w Przodkowie walczy się na przykład na WF-ie ze zwolnieniami lekarskimi? Czy to jest jakaś plaga, czy nie? Bo od tego się chyba zaczyna. U nas takiej plagi nie ma. Myślę, że mamy właśnie dzięki właśnie takim zajęciom dodatkowym, dzięki tym, że oni mogą sami wybierać sobie dyscyplinę sportu, nikt im nie narzuca i sami to chętnie przystępują do tego. U nas takiej plagi nie ma. Myślę, że jesteśmy takim chyba dobrym przykładem, że dzieci chcą ćwiczyć i chętnie ćwiczą. To pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają w Przodkowie. Najmłodsi pewnie są na zajęciach, ale może ich rodzice gdzieś tam. Dzisiaj biorą udział w biegu. Dzisiaj mamy bieg. To pochwalmy się, co to za bieg. Bieg mamy w Czeczewie, bieg imienia Franciszka Rzeszczewicza, przewodniczącego, który umarł 5 lat temu. Także dzisiaj młodzież i to chyba gdzieś ponad 100 osób albo więcej, około 200 będzie brało udział w biegach. Pan dyrektor również? Ja akurat nie, bo to są tylko w kategoriach dzieci. Dobra. Ja chcę pochwalić, proszę, że dzisiaj w Kościerzynie odbywa się wielka uroczystość, podsumowanie współzawodnictwa 2017-18 w Zespole Szkół Publicznych numer 3, dzisiaj SP Trójka. Całe województwo przyjedzie i otrzyma nagrody od Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Związku Sportowego pierwsze 10 szkół w kategorii podstawówki, dziewcząt chłopców, gimnazjum, dziewcząt chłopców i lisariady. Jest to wielka uroczystość, 14. Zapraszamy serdecznie. No dobrze, drodzy państwo, kończyć już musimy, bo czas... Dzieci się garną, programie... są coraz zdrowsze, mniej pieniędzy trzeba będzie wydawać się na... profilaktyka zawsze wygrywa z leczeniem, a szczególnie u dzieci zakrzepić, to potem przez całe życie będą o siebie dbać. Czyli to gdzieś na pieniądzach się kończy, tak czy inaczej. Współpraca wielopoziomowa i tutaj widać rządowa, pana marszałka, samorządów oddolnych, czy dyrektora szkoły, a szczególnie rodziców i dzieci i nauczycieli. Dariusz Męczykowski, radny sejmiku województwa pomorskiego, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie. Łefista. WF-ista oraz Dariusz Męczykowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Przodkowie, pan Jerzy Soliwoda, byli razem z nami w studio. Sportowe tematy, a na pieniądzach się skończyło. Dziękujemy. Dziękujemy za wizytę.